I strona na pewno tutaj będzie miała wszystko na oku. Sylwia świetnie, naprawdę ta łyżwa jest jej mocna. I teraz Justyna przechodzi do przodu. Francuska za Sylwią. Troszeczkę niebezpiecznie blisko tych podestów, które stoją na śniegu. Można bardzo łatwo zahaczyć się o tę nartę. I robi się trochę, ale już jest to prawo. Sylwia Jaśkowiec i Justyna Kowalczyk. Lekki podbieg. I już dwie Polki na prowadzeniu, za nimi reszta. Bile, Beller, Stefani, Stefan i Docienko. Justyna Kowalczyk tutaj po lewej, obok Sylwia Jaśkowiec. Ale to na razie teraz Sylwia, za Justyna na drugim miejscu. Tu się będzie troszeczkę tasowało. Będzie się działo tak, jak kibice śpiewali przed startem. Na trzecim miejscu Anastazja Docienko, też dobra sprinterka. 27-letnia Rosjanka. No, Rosjanki, jak widzimy, już od kilku biegów Pucharu Świata, od kilku zawodów zdecydowanie przyspieszają przed igrzyskami w Soczi. Justyna na drugim. I dziewczyny rewelacyjnie współpracują. Justyna trzyma Sylwię. Tak, jedzie w jej ładnie rytmie za nią tuż. Bieg też jest taki spokojny, ale to nam się tak może tylko wydawać. Na trzecim miejscu francuska Myriam Bullet, 23-letnia. 20 w Nowym Mieście była na tym sprincie łyżwą. Żadnych do tej pory sukcesów, no ale tutaj dość wysoko. I trzyma się tuż za Justyną Kowalczyk. I teraz jest taki ważny moment, to jest zjazd i to jest ten krok Justyny bez kijów. Jej to ciężko wychodzi, ale trzymam za trzyma, kciuki. Trzyma, tak. No, francuska idzie tam lepiej tuż bardzo za Sylwią. Bardzo spokojnie idzie za Sylwią. Sylwia sobie naprawdę długo jedzie na tej narcie. Dobrze. I tutaj teraz Justynka chyba chce wejść w ten wiraż jako pierwsza, tak mi się wydaje. I tu już jest na stadion wjazd. Nabierają szybkości, w lewo wiraż i wszystko się rozstrzygnie. Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, dwie ładnie blokują. Reszta za nimi, ale to jeszcze nie koniec. Będzie ta końcówka. Dobrze. Sylwia, utrzymała się. I francuska teraz z francuską. Francuska niespodziewanie mocno. Sylwia z prawej. Sylwia, Justyna czy francuska? Francuska jednak, Sylwia Jaśkowiec. Justyna jeszcze trochę, ale niestety. Francuska, Sylwia, Kowalczyk na czwartym miejscu. 3:11, więc czas jest trochę słabszy od poprzednich. Tak jest. Jest trzeci w tych ćwierćfinałach. Ale ładnie współpracowały. Oczywiście ta łyżwa jest lepsza. Ona nie jest jeszcze taka, jak będzie, miejmy nadzieję, za 3 tygodnie w Soczi. Tutaj nie chodziło o żadne wygrywanie. Nawet nie chodziło o finał w sprincie łyżwą Justyny. Natomiast Sylwia z szansami na dużą walkę w dalszej części gry. Francuska, Sylwia zaledwie 3 dziesiąte za francuską. Sylwia Jaśkowiec na drugim. Amerykanka Stefan przyspieszyła w końcówce, wyprzedziła Justynę Kowalczyk. Justyna 56 setnych sekundy za francuską. To ta ostatnia prosta i ten wiraż, bo tutaj trzeba jednak. No widać, że Justyn nie spędza to sens powieki, dlatego tutaj podchodziła jako pierwsza do tego zjazdu. No jest to, są to bardzo trudne elementy do biegu, do umiejętności biegu łyżwą. Wiraże, zjazd bez kijów. Przypomnijmy, mało tej łyżwy w tym roku było między innymi z powodu tych bolących piszczeli. Im bliżej było do sezonu, tym bardziej ten ból dokuczał. Teraz troszeczkę jest z tym lepiej. Więcej treningów łyżwą z uwagi właśnie na te dwa biegi na Igrzyskach Olimpijskich na dystansach, czyli bieg łączony i bieg na 30 km łyżwą. Tutaj realizator nam pokazuje nasze panie. Czyli proszę Państwa, na razie jako Lucky Losers Szapowałowa Nikołajewa, tak to wygląda, to jest ten bieg, Bule Jaśkowiec, Stefan Kowalczyk, Docienko i Beller oczywiście teoretycznie stała na takiej pozycji dość straconej, ale w kolejnym biegu Niemka może tutaj odegrać rolę wiodącą, zwłaszcza że jest liderką Pucharu Świata.